Dzisiejsze święto, święto podwyższenia Krzyża Świętego, uświadamia mi na nowo jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie, nie każdy krzyż jest święty. Nie każdy krzyż jest święty. Nawet więcej, żaden krzyż sam w sobie nie jest święty. Myślę, że warto sobie to dzisiaj na nowo uświadomić, bo często w takim potocznym myśleniu myślimy o krzyżu samym w sobie jako czymś świętym, czymś danym nam od Boga. I w różnych sytuacjach możemy się pytać, dlaczego Bóg zsyła na mnie takie czy inne trudne doświadczenie. Możemy sobie zadawać pytanie, gdzie był Bóg, gdy działa się taka czy inna tragedia. Często te krzyże, których doświadczamy, to mogą być albo konsekwencje naszych grzechów. Prosty przykład. Okłamię kogoś, tracę jego zaufanie. I chociaż ten grzech wyznam, chociaż ten grzech będzie odpuszczony, zostanie pewna rysa. Rysa, którą dźwigam. Która wymaga jakiegoś mojego wysiłku, aby to utracone zaufanie odbudować. Ale często wtedy, gdy cierpimy niewinnie, jakoś zupełnie niezasłużenie, te krzyże mogą być konsekwencją grzechów innych ludzi. To, że ktoś wobec nas popełnia jakieś zło. Myślę, że ta para ze Starego Testamentu, która nam dzisiaj towarzyszy, para chyba dosyć egzotyczna, gdyby tak zrobić ankietę, ilu z was wcześniej słyszało o Siserze i Jaeli, to pewnie nie byłoby wielu. Mnie w chatce już trochę osób pytało, skąd ich wytrwasnąłem. Przyznam się, że też w sumie spotkałem się z tym fragmentem pisma dopiero na wykładach ze Starego Testamentu w seminarium. Ale spróbujemy na nich popatrzeć jako na pewien model relacji, w tym wypadku relacji damsko-męskiej. Spróbujmy popatrzeć nie tyle na jakiś fakt historyczny, co bardziej symbolicznie. Widzimy mężczyznę Siserę, który ucieka z pola bitwy. Mężczyznę, który ucieka przed odpowiedzialnością, który chce się ukryć. Można by przenośnie powiedzieć, ucieka przed życiem. Znajduje to miejsce ucieczki u obcej kobiety, u kobiety, która jest zamężna. I co ciekawe, wchodzi w pewną rolę. To jest bardzo ciekawy obraz, jak ta Jaela przykrywa go kocem, daje mu mleka, usypia. Można by powiedzieć, że jakby ten niedojrzały mężczyzna, taki właśnie uciekający, szuka matki. Szuka właśnie takiego życia beztroskiego. Może za nim bardzo tęskni. Że właśnie, że ktoś go ukryje przed światem. Da mu ciepełko, mleczko. Nie będzie musiał się o nic martwić. Później się okazuje, że to usypia jego czujność. I to sprawia, że w końcu on ginie. On traci życie. Nie ma w nim życia. I tu nie chodzi teraz o to, która ze stron, bo znowu Jaela także wchodzi w pewną rolę, nie? Ona chce matczyć. Chce właśnie być dla mężczyzny taką matką. To znaczy jakoś zagwarantować mu spokojne, beztroskie życie, ale też wywrzeć pewną dominację. I to nie jest teraz kwestia, czy chłopak wobec dziewczyny, czy dziewczyna wobec chłopaka, bo wiemy kontekst Starego Testamentu, gdzie w tamtych ludach panuje patriarchat. Bardziej chodzi o pewien sposób relacji, gdzie jedna strona chce, by druga wchodziła w jakąś rolę. Najprościej można to przełożyć rzeczywiście, no, taka kobieta, która trzyma faceta pod pantoflem, nie? I w sumie jak ona mu nie powie, że ma się jej oświadczyć, albo ona tego nie zrobi pierwsza, to może się okazać, że o to oświadczymy trudno, nie? Bo to do niej należy ostatnie słowo, bo to ona dominuje. Ale to równie dobrze może mieć przełożenie zupełnie odwrotne i chyba gdzieś bardziej znane z naszego podwórka.
z naszej codzienności, problem, z którym możemy gdzieś dużo częściej się spotykać. Kiedy na przykład chłopak oczekuje od dziewczyny, naciska na to, żeby było współżycie przedmałżeńskie, jakby nie szanując w ogóle jej woli, jej wolności. Chce, by ona weszła w jakąś rolę, którą on zaplanował, w której on czuje się dobrze. Myślę, że ta postawa Sisery i Jaeli może nam pokazać, że nie zawsze to, co nazywa się miłością, naprawdę miłością jest. Zobaczcie, że śmiercionośny dla Sisery był palik, palik od namiotu, czyli coś, co normalnie stanowi wsparcie. I miłość, która normalnie powinna być oparciem, jeśli nie jest prawdziwą miłością, tylko jej karykaturą, może być śmiercionośna. Może dobić, może zabić. I tu chodzi właśnie o takie relacje, nie? Gdzie drugiej osobie nie zależy wcale na chłopaku czy na dziewczynie, tylko zależy na tym, aby mi było dobrze, nie? Nawiązując do sobotniej homilii, to Elred z Rivoby to nazwał przyjaźnią cielesną, bo to znowu nie tylko chodzi o relacje damsko-męskie, ale w każdej międzyludzkiej relacji może być tak, że druga osoba zawłaszcza sobie tego kogoś, nie? Że daje pewną rolę, którą ta osoba ma odgrywać. I gdy godzimy się na wejście w taką rolę, to łatwo może skończyć się śmiercią, brakiem życia. Nie wiem, żyję, ale tak jakbym nie żył, bo tracę zupełnie swoją tożsamość, bo tracę zupełnie wolność, tracę swoją niepowtarzalność. Może być tak, że możemy być tak zgłodniali miłości, że będziemy w stanie za jakikolwiek substytut miłości, substytut zauważenia, uwagi, dać wszystko. Będziemy nawet w stanie siebie zatracić. Opatrznościowo, że dzisiaj jest to święto podwyższenia Krzyża Świętego, bo tak to raczej skończyłoby się tylko na złej nowinie, ale mamy Ewangelię, która jest dobrą nowiną. Bo nawet gdy jesteśmy w takiej sytuacji, nawet gdy ktoś z nas przeżywa taką sytuację jakiegoś zawłaszczenia, instrumentalnego traktowania przez drugą osobę pod płaszczykiem miłości, pod płaszczykiem jakichś wzniosłych relacji, przyjaźni czy jakikolwiek inny, nawet gdy może czujemy się rzeczywiście czasami, że to nas, tak jak ten kołek od namiotu, przybija albo nawet dobija, to dzisiaj przed nami staje krzyż, krzyż Jezusa. I chociaż żaden krzyż sam w sobie nie jest święty, to Jezus uświęca każdy z krzyży swoją obecnością. Każdy z krzyży, czy ten, który my sobie sami zgotujemy naszymi złymi, niewłaściwymi wyborami, czy ten, który nam inni zgotują, świadomie, nieświadomie, może gdzieś właśnie wylewając na nas swoje głody emocjonalne, na każdy z tych krzyży wchodzi Jezus. Każdy z tych krzyży Jezus bierze na ramiona. I dzisiaj możemy odkryć, że krzyż może być święty. Że historia naszego życia, chociaż czasami bardzo potłuczona, poturbowana, może być święta. Kiedy zobaczymy, że On w tej historii jest. Że to jest historia naszego zbawienia. Że to jest historia Jego obecności przy nas. Dzisiaj Kościół pokazuje nam krzyż dlatego, byśmy zobaczyli na ciele Jezusa te rany, które nam zostały zadane. Byśmy zobaczyli, że to, co nas boli, nieporównywalnie bardziej boli Jego. Byśmy zobaczyli, że Jezus wskakuje w te wszystkie nasze doły i jest tam z nami. I nie chodzi o to, że jest tam tylko po to, aby nas jakoś pocieszyć. No, jakoś to będzie. No, jestem z Tobą. No, nie martw się. Ale jest tam z nami, żeby nam pokazać, że jest coś więcej. Że nasze życie nie jest zależne od tego, jak na nas patrzą inni. Że nasza wartość nie zależy od tego, czy inni patrzą na nas z podziwem, z uznaniem, czy z pogardą. Święty Franciszek mówił, że jesteśmy tym, czym jesteśmy w oczach Bożych i niczym więcej. I choć krzyż nie jest
jakoś od Boga dany. Bo ja dziękuję za takiego Boga, który jak sadysta zsyła coś na nas, nie? Ale każda rana, każde zranienie w naszym sercu jest dla Niego taką szczeliną. Szczeliną, przez którą może się do nas dostać. Gdzie może właśnie wśród naszych różnych niepowodzeń, także tych relacyjnych, może na nowo zapewnić: jestem z Tobą. Nie opuszczam Cię. I może pokazać, że On jest w stanie dać prawdziwą miłość. Miłość, która nie zawłaszcza, miłość, która nie traktuje drugiej osoby instrumentalnie, nie stawia jej warunków. Nie? Jeśli mnie kochasz, to prześpijmy się. Nie? Jeśli Ty ją kochasz, to uszanuj jej wolność. Uszanuj, że czystość jest dla niej ważna. Jezus nie stawia warunków. Jezus kocha każdego z nas niezależnie od tego, jacy jesteśmy, niezależnie od tego, co wybieramy. Nawet wtedy, gdy go ranimy. Zobaczcie, Jezus ma na krzyżu wyciągnięte ręce w geście otwartości i te ręce są przebite, zranione naszymi grzechami, ale nie przestają być na nas otwarte. Jezus, który wchodzi na nasze krzyże, na krzyże naszych często nieudanych, zaborczych, toksycznych, potrzaskanych relacji, zaprasza do relacji zupełnie innej, do relacji niesamowitej, do relacji, która może trwać całą wieczność, która tutaj się dopiero rozpoczyna, do miłości, która nigdy się nie kończy. I Jezus nam pokazuje, że nasza wartość wcale nie zależy od tego, kto i jak na nas patrzy, ale że dla Niego zawsze jesteśmy oczkiem w głowie, bo za nas zapłacił najwyższą cenę. Zostaliśmy odkupieni Jego drogocenną krwią właśnie na krzyżu. Prośmy dzisiaj w czasie tej mszy świętej o ożywienie naszej wiary, byśmy, składając na ołtarzu to wszystko, co przeżywamy, także to wszystko, co jakoś nas miażdży, dusi, prośmy, by Duch Święty nam pokazał, że Jezus jest w tym wszystkim obecny i byśmy mogli to wszystko wziąć, całe nasze życie składane na ołtarzu, wziąć na nowo, jako przemienione, jako historię zbawienia, jako miejsce obecności Boga, Boga, który jest większy od tego wszystkiego, co nas dusi, od tego wszystkiego, co nas przybija i dobija.